Dzisiaj rozpoczynamy cykl imprez kierunek GZM. To jest 180 imprez, 188 mikrowypraw i dwa wydarzenia specjalnie. Punktem wspólnym to jest poznanie sąsiada, poznanie zasobów, które mamy w metropolii, tych przyrodniczych, kulturalnych. Jest możliwość zwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych, ale przede wszystkim to jest integracja mieszkańców. Będzie największa jajecznica na Śląsku. Oprócz tego będzie to oczywiście Dramagedon, czyli pakujemy się w kajaki i próbujemy spłynąć od Zawady do Pyskowic. Trzeba pamiętać, że to jest inauguracja, która łączy dwie gminy, czyli Zbrosławice i Pyskowice. Co roku robiliśmy to w ten sposób i utrzymujemy tę konwencję, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby lokalnie się wspierać. A poza tym świetnie to wychodzi, także inaugurujemy w Pyskowicach Święto GZM-u, bardzo się z tego cieszymy. Jest taka wyjątkowa, taka można powiedzieć hiszpańska jajecznica, ponieważ będzie na cebuli, masełką, ale dodatkiem będzie żółta, zielona cukinia, także będzie taka trochę warzywna. No myślę, że 800 do 1000 osób. Największą, jaką żeśmy robili, jeżeli chodzi o jajecznicę, to 2,5 tysiąca jajek. Okres taki letni, gdzie ludzie no, chcą wyjść gdzieś, zabawić się, zobaczyć coś z tego, a nie siedzieć w domu. Bo tak mówię, zima, jesień, no to jest taki okres, że ciężko wyjść, ale lato to powinno być co trochę. Świetny pomysł. Bardzo dobry. Według mnie, o ile przyjadą ci z ościenni. Wcześniej mieliśmy zespół, który się nazywał Kontrabus i byliśmy takimi sześcioma szaleńcami gotowymi podjąć się każdego wyzwania i dostaliśmy tę propozycję, aby ujarzmić tego stalowego naszego big bike'a, rumaka. No i tak się stało i do dzisiaj jeździmy, podróżujemy, koncertujemy. Wydaje mi się, że każda inicjatywa, która łączy, jest dobra, tak? No. Że tak powiem, my tu i tak blisko zawsze żyjemy, Gliwice, Pyskowice, wszystko jest tutaj bliziutko. No zabytkowy właściwie, co prawda to jest z lat 90. produkcja, jest 97 rok, więc już na ostatki produkcji, składany w Polsce. Lata jeździł na liniach katowickich, swoją ostatnią służbę wykonał, z tego co pamiętam, na linii 149. No i tutaj siłami firmy, siłami kierowców, warsztatów, koledzy naprawili. Naprawiamy, działamy. Aktualnie wóz jest właściwie, przypomina w 99% w momencie, kiedy zjeżdżał z linii ostatniego dnia, aczkolwiek może się uda go doprowadzić do tego, kiedy wychodził z fabryki, bo wówczas były detale, ale to już kwestia detali, kwestia wyglądu była troszeczkę inna.